Szokiem, dowierzenie, przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego realizuje się na naszych oczach, a więc sytuacja dotycząca przenoszenia wojsk amerykańskich z Niemiec, między m.in. do Polski. O tym mówił Jasnowidz Jackowski jako początek wybuchu III wojny światowej. Relokacja wojsk Jasnowidz mówił, że dojdzie do dziwnych ruchów, tak naprawdę militarnych, których będziemy świadkiem w czerwcu i lipcu i to wszystko ma miejsce. No właśnie dzisiaj na temat przepowiedni Jasnowidza jaskowskiego, która się realizuje na naszych oczach, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Dzisiaj przedstawiam nieprawdopodobną przepowiednię Jasnowidza jaskowskiego, która już się praktycznie realizuje, a jest początek czerwca. Przedstawiałem ją na długo przed tym, co miało miejsce w czerwcu, i w czerwcu, tak, i te zdarzenia, które miały miejsce. Ta przepowiednia mówiła o tym, że. No 2020 rok to jest praktycznie rok, który obedrze nas, nas ze złudzeń, tak? Że koronawirus przygotowuje nas do wybuchu u wojny, a pierwsze działania militarne, ale nie wojskowe, a więc militarne, pierwsze ruchy militarne zobaczymy w czerwcu, bo na przełomie czerwca i lipca. Trzeba oczywiście pamiętać, że data jest umowna, to nie chodzi o to, żeby chwytać kogoś za e, słówka, także za dni, czy to będzie po prostu początek czerwca czy początek lipca. Natomiast rzeczywiście to się praktycznie realizuje. Ta wizja jasnowidza Jackowskiego. Ponieważ Donald Trump zapowiedział, że tak naprawdę dojdzie do relokacji, tak, do przeniesienia wojsk amerykańskich z tutaj Niemiec do Polski, a także do innych krajów. Tutaj jeśli chodzi o kraje wschodnie, tak. Oczywiście nie do Rosji, tak, tylko inne kraje. No i w sumie ma tych być żołnierzy 9,5 tysiąca. Czyli są to działania militarne, ale nie są to działania wojskowe, tak, nakierunkowane, wycelowane w jakieś państwo. Są to działania militarne związane, praktycznie z przenosinami wojsk, które na pewno wszystkie zaskoczyły tak naprawdę, że Amerykanie wycofują swoje wojska tutaj właśnie z, z, z Niemiec, tak. W ogóle wiele osób tak naprawdę zastanawia się, i dziwi się, no przecież Niemcy silna gospodarka, mocna, tak, dlaczego oni po prostu mają wojska amerykańskie. Częściowo oni są po prostu w Niemczech, a częściowo po prostu są też takim, mają tam bazę, gdzie ewentualnie po prostu mogą się oni przegrupować w inne miejsce w Europie. Jakby to, to też jest właśnie taka, tego typu sytuacja, tak? Czyli na przykład gdyby Portugalia czy Hiszpania chciała po prostu wojska amerykańskie, to łatwiej jest to logistycznie zrobić z terenu Niemiec, niż bezpośrednio wysyłać to z, z Ameryki. Poza tym na przykład gdyby Hiszpania czy Portugalia, jako przykład, bo to może być też inne państwo w Europie, chciała praktycznie te wojska, no to mogą Byłaby sytuacja, że na przykład byłyby jakieś zamieszki, byłaby już na przykład konflikt globalny i byłby problem z transportem tych żołnierzy, tak? Czyli można powiedzieć, że taki jest taki bufor bezpieczeństwa. No właśnie, i o tym mówi Jasnowis Jaskowski, i to się praktycznie już realizuje na naszych oczach. To jest bardzo ważna praktycznie informacja, która może nie ma na nas żadnego bezpośredniego wpływu, chyba że poza tym, poza tym że po prostu te drogi nasze będą jeszcze bardziej rozjechane, tak, no bo wojska amerykańska za tym też będzie sprzęt, więc i te e, hamery, te czołgi, tak, czy jak tam się nazywają, po prostu ten cały ten sprzęt pancerny, no niestety będzie po prostu rozjeżdżał nasze drogi, żeby doczekać. Tutaj do bazy wojskowej w Polsce, więc to na pewno, no część, część będzie na, na, na pociągiem, tak transport, transportowana, ale część na pewno po prostu tutaj będzie rozjeżdżać nasze drogi. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo ważne, ponieważ to tak naprawdę zwiastuje tak, jakieś zdarzenia, że coś będzie mieć miejsce praktycznie w Europie. Tak. No, to się nie dzieje tak, że Donald Trump stał pewnego dnia i stwierdził: No nie, to dzisiaj dajemy 10 tysięcy, wycofujemy wojsk po prostu z, z Niemiec. Tak. To musiały być po prostu decyzje, które są czymś uargumentowane, ja zawsze mówię w ten sposób, że politycy mają informacje, czy też dyskutują, prowadzą rozmowy z szefami agencji wywiadowczych, tak i tak dalej i po tym podejmują decyzję. Oczywiście komunikat do świata jest inny, tak, no nastąpiła relokacja w związku tam z czymś i tak dalej, Podany jest błachy błahy przy, przyczyna, a tak naprawdę ta poważna przyczyna nie jest podawana do informacji publicznej. No niektórzy mówią wprost, że to jest zapowiedź wybuchu wojny, tak, że po prostu Amerykanie zapowiadają, znaczy, Amerykanie nie zapowiadają wojny, tylko przygotowują się na ewentualny po prostu wybuch wojny, który może mieć miejsce. Sam Jasnowiec mówił o tym, że może dojść do ataku Rosji na Unię Europejską. A więc, tak, ten scenariusz, który po prostu wiele osób wierzyło, że tak, że Rosja nas zaatakuje, zaatakuje Unię Europejską, to może się zrealizować. O tym powiedział nawet Jasnowiec że Rosja może zaatakować i właśnie ta relokacja, tak, to przemieszczenie tak naprawdę tych wojsk z Niemiec do innych państw służy temu, żeby właśnie te wojska tam stacjonowały. Znaczy, jest taka teoria, ja się z nią nie zgadzam, że tam, gdzie były wojska amerykańskie, jeszcze nigdy to państwo nie zostało zaatakowane, uderzone. Ja zawsze mówię tak, no, zawsze może nastąpić ten pierwszy raz, po drugie to jest jakby gwarantem bezpieczeństwa, tak, no to, to, to w ogóle można by przebrać ludzi po prostu w mundury, tak, żołnierze. Amerykańskie, i to jest jakby jakaś tarcza, tak ochronna, i tak dalej. No nie do końca tak to właśnie wygląda. Natomiast niewątpliwie historia pokazuje, że tak było dotychczas, chociaż zawsze może nastąpić ten pierwszy raz. No i może rzeczywiście wojska amerykańskie zostały przegrupowane na przykład na inne państwa, bo być może Rosja zaatakuje tutaj no nie tylko Niemcy, a na przykład inne państwa w Europie Wschodniej, na przykład Polskę. Nieprawdopodobna wizja i ta przepowiednia, jeśli chodzi właśnie o jasnowidzę, jest to kolejna tak naprawdę przepowiednia wizja, która się realizuje, ja to przedstawiam z punktu widzenia dziennikarskiego i też potem sprawdzam, weryfikuję, to jest kolejna, praktycznie przepowiednia. Jasnowidz mówił o tym, że wybory prezydenckie zostaną przesunięte. To ma miejsce. Tak, nie 10 maja, tylko teraz mają mieć, mają mieć miejsce te pierwotne wybory mają mieć miejsce teraz 28 czerwca. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o Jasnowidza no to mówi o tym, że Kadencja prawa i sprawiedliwości będzie trwała połowę, tak, czyli do 2021 roku. Nawet mówi, że góra do jesieni 2020 roku. No i też były inne przepowiednie, tak, tak, na przykład on przewidział śmierć świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i tak dalej. No ale już nie chcę po prostu jakby wchodzić, w takie odległe przepowiednie. Natomiast rzeczywiście ta przepowiednia się realizuje na naszych oczach, tak, jeśli chodzi właśnie o te działania militarne, bo Donald Trump, no, y, przegrupowuje, tak, te wojska y, y, amerykańskie. No, złośliwi, tak, czy zwolennicy takich teorii spiskowych to powiedzieli w ten sposób, mówili w ten sposób, że Trump wystraszył się koronawirusa w Niemczech, przegrupowuje te wojska amerykańskie do Polski, gdzie, do innych krajów, bo tam jest mniejsza skala, jeśli chodzi o koronawirusa. No nie, no to jest to znaczy po prostu bym powiedział, że w teorii raczej śmiechu, tak, jakiś po prostu żartobliwa teoria, to jest mało prawdopodobne. Nie podejmuje się takiej decyzji strategicznej na podstawie tego, czy tam koronawirus występuje. Poza tym, jakby tutaj żołnierze mają swoje procedury, tak, i, i tutaj ich przestrzegają, więc to na nie, pewno to nie, 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 nie zależało od tego. Natomiast niewątpliwie te pierwsze działania militarne, wydaje mi się, że jeszcze będą po prostu, że to jest jedna sprawa, że jeszcze będą mi, mieć miejsce. Jasnowiec Zaskowski mówi o tym, że dojdzie do wybuchu wojny i to będzie mieć miejsce w trzech różnych miejscach na świecie. Jeśli chodzi o nas, my to w Polsce odczujemy. Może tak nie odczujemy tej wojny, natomiast te działania będą mieć miejsce u nas w Polsce, to będzie czasu w nocy. Także jak budzimy się rano, to już będzie nowa rzeczywistość, a wieczorem tego samego dnia po prostu nastąpi odpowiedź na te uderzenia w tych trzech różnych miejscach na świecie. Tak, no wiemy, że są różne strefy czasowe. tak? Polska, a Stany Zjednoczone to ile tam jest różnicy? Chyba 6 godzin, tak? Czy, czy 9 godzin różnicy? Albo 6 godzin, więc może coś mieć miejsce, co u nas będzie właśnie w nocy tak i rano po prostu budzimy się to już zobaczymy że jesteśmy w nowej rzeczywistości tak w sensie takim że będzie mieć miejsce jakiś konflikt zbrojny na świecie Nieprawdopodobna sytuacja, nieprawdopodobna wizja, i ta wizja, tutaj jeśli chodzi o jasnowidzę, ona już się praktycznie realizuje. Tutaj jest ciekawa sytuacja, ponieważ nawet Jasnojciec Jaskowski wykonał wizję dla Donalda Trumpa w stosunku do Donalda Trumpa. Wiadomo, że Jasnojciec, jak wykonuje wizję, to potrzebuje zdjęcie i rzecz osoby zaginionej. No, ale tutaj miał zdjęcie, tak, na laptopie Donalda Trumpa. No, muszę powiedzieć, że rzadko się zdarzają takie wizje, bo z reguły dokonuje wizji dla zwykłych ludzi, tak. Natomiast Donalda Trump no, też jest mimo wszystko zwykłym, ale nie, nie dla jednych z najpotężniejszych ludzi na świecie, można powiedzieć w ten sposób. No i tutaj mówi Jasnowiec Jęckowski w ten sposób, że Donald Trump nie będzie chciał tej wojny, ale tak naprawdę będzie w nią uwikłany, będzie musiał się na nią zgodzić. To dosyć też ciekawe. Tylko wiemy o tym, że są różne różnego rodzaju pakty, porozumienia, zgody na świecie, że to, to nie jest tak, że ktoś po prostu powie, że nie chce wojny i jej nie ma, tak? Musi po prostu ją zaakceptować. Pytanie też jest takie, bo na przykład Jasno Zjackowski mówi, że to będzie związane właśnie z nalotami, że to może być jakiś desant wojska, że to może dotyczyć jakichś wysp. Tak, potem nastąpi właśnie odpowiedź, jeśli chodzi o te, o te trzy punkty, trzy miejsca. No i też. Pytanie też jest takie po prostu, czy na przykład tą wojnę będzie bardzo mocno zaangażowana NATO, będzie zaangażowana tak, no nie Unia Europejska, ale NATO. Na pewno po, po, poniekąd tak, ale jak mocno praktycznie, tak? Jastanis mówił o tym, że cała ta sytuacja praktycznie potrwa 3,5 roku. Wcześniej te wcześniejsze wizje mówiły o tym, że w tą wojnę na świecie będą zaangażowane Hiszpania, Włochy, Stany Zjednoczone, Iran, Egipt. I Turcja, tak? Nie mówię, że każde z tych państw będzie walczyło każde z, przeciwko każdemu, tak? No to, to mogą być pakty porozumienia i tak dalej. Natomiast rzeczywiście to są te państwa, które będą, mogą być zaangażowane w cie, te działania wojenne. Zaskakująca, dosyć ciekawa wizja, która już praktycznie realizuje się na naszych oczach, tak? No bo przecież ta kwestia militarna, ona się realizuje. Tu jest ważny szczegół, że zauważymy tak naprawdę ruchy militarne, ale nie wojskowe tak na przełomie czerwca, czy lipca po prostu, czy w czerwcu, tak, i tutaj miały miejsce ruchy militarne, przegrupowanie wojska, ale to nie oznacza działań wojskowych, nikt nikogo nie zaatakował jeszcze, tak, ale nastąpi ten atak, natomiast tu już widzimy praktycznie te ruchy militarne, to się nie zdarza co dzień, tak, Stany Zjednoczone nie podejmują co dzień takiej decyzji. Pytanie, co tak naprawdę tutaj knują te państwa, jaki jest plan, tak, że się przygotowują do tej sytuacji. I to wszystko dzisiaj. No to tak samo jak na przykład, jeszcze tutaj mam taką ciekawostkę, jak lotniskowiec, tak, który został wysłany tam w rejon, praktycznie tutaj, tak bliskiego wschodu, zatoki, tam gdzie przypływały te tankowce, jeśli chodzi o ropę naftową. To lotniskowiec, żeby po prostu popłynął w jakieś miejsce na świecie, nie jest takie proste, żeby go uruchomić. Trzeba mieć zgodę kongresu, to są mnóstwo praktycznie pieniędzy, więc wiadomo, tak, to, to jest po prostu, to już jest wiadoma sprawa to praktycznie zapowiada, tak, wysłanie lotniskowca w jakiś rejon zapowiada, o, tam dojdzie do wybuchu wojny. Przegrupowanie wojsk może świadczyć, o już zaraz będą jakieś działania wojenne, tak? Nie mówię w danym państwie, ale na przykład może być po prostu atak, no, tak na przykład Rosja może zaatakować Unię Europejską, czy niektóre państwa, które należą właśnie do Unii Europejskiej. A może Rosja zaatakuje Szwecję, tak? A może po prostu Rosja zaatakuje jakieś państwo, które nie należy do NATO. To wszystko nie się. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.